Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie ryby, w czytaniu na tydzień od 7 do 13 października. Witam się z Wami, dziękując za Waszą aktywność, obecność. Jest Was tutaj coraz więcej. Będę wdzięczna za lajki, subskrypcje, komentarze. Oczywiście każdy tutaj twórca o to prosi, ale jest to jednak ważne. Jesteśmy tutaj dla Was tak naprawdę poświęcając swój prywatny czas i bardzo chcielibyśmy czuć się docenieni, jeśli Ci przekazy moje odpowiadają i w jakikolwiek sposób wspierają. Nie zapomnij zostawić polubienia i serduszka w komentarzu. Witam się także w nowej odsłonie Kwiat Lotosu Tarot. Symbolika kwiatu lotosu i sam kwiat jest piękny. I to jest spójne z tym, jak chciałabym traktować przekazy od moich kart do Was. Właśnie w ten sposób. Jedna sentencja najfajniej to zawarła. To przeobrażenie ciemności w światło, czyli rozjaśnienie Twojej sytuacji trudnej, danie rad, wskazówek, a nie wyrocznie. Witam Was serdecznie, ryby, i co tam w pracy? Pokazuje się czas, w którym może być troszkę stresująco, będą współprace, może być jakaś konkurencja, rywalizacja, zmagania o awans, prezentacja swojej osoby oraz swoich możliwości i Wy, ryby, w tej energii nie wiem, jak będziecie się odnajdywać, ale może być nerwowo. Może być takie poczucie, że musicie zawalczyć o siebie, ale to jest dobre, gdy będziecie wiedzieć, że macie ku temu możliwości i że Wam to coś da. Pamiętajcie o tym, żeby też nie wprowadzać nerwowej atmosfery tym, że macie jakieś wątpliwości, bo to szarpanie się ze sobą jest też taką wewnętrzną energią, dylematami, czy zrobić coś, czy nie. Warto robić, warto grać fair, warto inwestować działania, bo możesz dowiedzieć się, ile możesz i jakie masz ogólnie możliwości. Jeśli chodzi o osoby poszukujące pracy, piątka kielichów pokazuje, że tutaj raczej są straty na tym polu i niezadowolenie ogólne. Może poszło coś nie tak na rozmowie kwalifikacyjnej, albo po prostu żyjesz w rozczarowaniu, lub też te uczucia, emocje na tę płaszczyznę zawodową wpływają negatywnie. Dobrze by było, ryby, skupić się na tym, żeby to przepracować i pójść dalej. Nie trzymać rozczarowania, cokolwiek się tam dzieje. I żeby te emocje nie grały głównej roli. Jeśli chodzi o związki, ósemka buław pokazuje kontakty, komunikację, bardzo pozytywną energię, chęć do działania. Dobry czas, przyjdą wiadomości, przyjdą SMS-y, na które czekasz. Będzie bardzo pozytywnie, Ty też nastaw się pozytywnie. Dobrze jest nie zapomnieć o tym, by do kogoś odpisać. To jest bardzo ważne w ósemce buław. Jeśli chodzi o Was, osoby single, pokazuje się mężczyzna w doświadczeniu, więc jeśli jesteś rybą, która wibruje w energetyce raczej energii powietrza, to pokazuje się tu osoba samotna, może po przejściach, po rozwodzie, czas takiej bardzo rozsądnego takiego podejścia do tych tematów uczuciowych. Ale dla niektórych z Was tutaj pojawić się może właśnie taki mężczyzna, wodnik, który jest po przejściach, ma też swój własny tok myślenia. Będzie tu, jego bronią tak naprawdę i tym seksapilem jest słowo, którego używa, doświadczenie, które posiada. Czy będziesz na to gotowy, gotowa, droga rybo? Sam ocenisz. I on tak samo. Ponieważ król mieczy, on nie wiem, czy będzie chciał związku z kimś, kto jest infantylny, lekki w obyczajach, kto nie ma nic do powiedzenia. Nie rozwija się też intelektualnie. Może to być prawnik, adwokat, doradca wysokiego szczebla. Macie anioła intuicji na ten czas. No to jest taka informacja dla tych z Was, którzy mają poczucie, że intuicja Was zawodzi. Mylne macie przeczucia, bo myślicie jedno, a dzieje się drugie. Macie jakieś podświadome lęki, obawy, które nie dają Wam żyć w spokoju i jednocześnie nie mają związku z rzeczywistością. Tutaj anioł intuicji jest taką energią wspierającą, pomaga dotrzeć do prawdy. I tak jakby wypatrzeć przyszłe wydarzenia i ostrzega przed jakimś zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Też ułatwia odróżnianie fikcji od rzeczywistości tak po prostu. Tak po prostu. Wszystkiego dobrego dla Was na ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.